Tutaj w tym miejscu w 1901 roku postawiono pomnik cesarzowi Fryderykowi III. Dlaczego akurat jemu? Dlatego, że był to pierwszy następca tronu, który mieszkał w Zamku Oleśnickim. Ponadto był on szefem 8 Regimentu Dragonów, który stacjonował w Oleśnicy. A najważniejsze, nie dopuścił on do rozebrania bramy wrocławskiej. Dzięki temu mamy w Oleśnicy jedyną bramę, która się zachowała do czasów obecnych. Pomnik ten istniał do 1944 roku prawdopodobnie, gdyż w tym czasie cenne pomniki z brązu przeznaczano na cele wojskowe. Na przykład pomnik Bismarcka został przetopiony i być może także ten pomnik został przetopiony dla potrzeb III Rzeszy. Mówiono wtedy, że te pomniki zostaną odtworzone ze złota. Być może nie został zabrany na cele przemysłu wojennego, a został po wojnie w 1946-1948 roku zniszczony, rozebrany, może zrzucony i przetopiony w polskiej hucie. W tych latach istniały trzy cmentarze wojskowe wojsk radzieckich, na których leżało około 1600 żołnierzy. Oprócz tego w czasie wojny tutaj stacjonowała druga armia Wojska Polskiego w Oleśnicy i w okolicach Oleśnicy. Ta armia poniosła dotkliwe straty w czasie walk o Nysę Łużycką i pod Budziszynem. Ci żołnierze drugiej Armii Wojska Polskiego mieszkali w okolicach Oleśnicy i oni chcieli, aby zbudować dla nich jakiś pomnik ich chwały. Okazało się, że mogli zyskać pomnik pod warunkiem, że będzie to wspólny pomnik z żołnierzem radzieckim. No i tak się stało. Powstał pomnik wdzięczności Armii Radzieckiej i Wojsku Polskiemu. Pomnik ten po zmianie systemu z socjalizmu na system demokratyczny był uznawany za niepotrzebny i w 2000 roku planowano go przenieść na cmentarz żołnierzy radzieckich. Ale nie było na to zgody i wtedy trzeba było ten pomnik wyremontować. Wyremontowali go chyba niedbale z tego względu, że już teraz obecnie po 16 latach okazuje się, że ten pomnik jest całkowicie nienadający się do użytku i prawdopodobnie nie będzie możliwe przeniesienie jego z tego względu, że w trakcie ulegnie zniszczeniu. Osobiście mnie żal jest tego żołnierza polskiego na tym pomniku, z tego względu, że żołnierz polski zasługuje na ochronę. Ja osobiście byłem wyższym oficerem marynarki wojennej, ale gdy widziałem żołnierza frontowca obwieszonego medalami, to zawsze, pomimo tego, że był w stopniu sierżanta, porucznika czy kapitana, zawsze pierwszy salutowałem, bo wiedziałem, jakie problemy stały przed nimi, aby przeżyć. To były straszne czasy dla wojska, szczególnie dla II Armii Wojska Polskiego, która była zebrana z prostych chłopów, którzy nie mieli żadnego doświadczenia wojennego i musieli walczyć z zaprawionymi w boju wojskami niemieckimi. Z tego też względu ponieśli straszne straty. Obecnie burmistrz Oleśnicy dostał polecenie, że ma ten pomnik zburzyć, rozebrać i od tego odwrotu nie ma. Jeśli nie wykona polecenia, wówczas przyjedzie ekipa wojewody i ten pomnik rozbierze, ale wtedy za pieniądze miasta, czyli za nasze pieniądze. Nie ma możliwości oddzielić tego żołnierza polskiego od żołnierza radzieckiego, bowiem istniała taka
opinia, że można pozostawić pomnik samego żołnierza polskiego, a przenieść tylko żołnierza radzieckiego na cmentarz Armii Radzieckiej. Okazuje się, że takiej możliwości nie ma. I w związku z tym do 31 marca ten pomnik ulegnie całkowitemu zniszczeniu.